Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy na temat sterydów. Gdzie je włączyć, jak je włączyć, czy dobre są, czy są złe. Do tego, także dzisiaj Wam wszystko tutaj opowiem i naświetlę, jak to wygląda. Więc tak, żeby nie było, że sterydy to są środkiem przodującym ogólnie w jakiejkolwiek przyrost, żeby zrobić większy przyrost masy mięśniowej, po prostu jest tak. Determinacja, jedzenie, intensywny trening i delikatnie dokładać sterydów, gdyż organizm, po to są sterydy dokładane, gdy organizm osiąga tutaj swój maksymalny level, już nie jest w stanie go przeskoczyć, wtedy dodaje się sterydów, żeby go tylko trochę delikatnie poruszyć, żeby ta masa mięśniowa zaczęła iść do góry. W delikatnym stopniu, nie mówię, że tam jakieś dawki 1 mg teścia dziennie, dajmy na to, nie? No nie, bo były i takie przypadki. No ale o co chodzi? Ja teraz oficjalnie jestem na OFF-ie. Od 2 miesięcy od dnia mojego tego delikatnego wypadku jestem na OFF-ie. Nie używam nic, czyli nie biorę, nie używam i co najważniejsze, nie trenuję właśnie. I tu jest cały pies pogrzebany, że już to mam przetestowane i u siebie. I nie tylko u siebie już testowane było to, także nie tylko ja to testowałem, także to na pewno się sprawdza, nie? Okres, jeśli jesteś na odpoczynku, ten miesiąc, dwa w ogóle, nie zaglądać na siłownię. Później efekt, jeśli wejdziesz z powrotem na siłownię i zaczniesz robić tą masę. I do tego jest niesamowity, jest niesamowita siła, niesamowity przyrost masy mięśniowej. Także jest, naprawdę moim zdaniem, to jest trafna decyzja. Nie tylko u mnie, to przecież nie ja jestem przodownikiem takiej decyzji, tylko już są osoby, które dosyć dawno temu to wymyśliły, tylko ludzie się boją tego robić, gdyż spadki mięśniowe będą, psychicznie zaczynają siadać. Tak jest. Właśnie to jest ten sport, że do tego sportu trzeba się przyzwyczaić, do tego sportu trzeba mieć mocną psychikę. W sensie takim, jeśli ktoś tam mi stwierdzi, że wszyscy, co biorą sterydy, to są debile, to debilem jest ta osoba, która o tym mówi. Bo nikt nie ma takiej determinacji. Nikt nie jest tak zawzięty w swojej, jeśli chodzi o diecie i tym, i w ogóle tym całym przygotowaniu do zawodów, do tego. I nikt nie ma tak mocnej psychiki, że widząc się w lustrze do tego, żeby jednak, jeśli są spadki mięśniowe, żeby jednak normalnie z tym się godzić i funkcjonować, bo taki mam okres, tak, muszę to przetrwać do tego. Także niech mi ktoś nie mówi, że tam są debilami, czy że do tego, jeśli ci to biorą sterydy, czy ogólnie ci kulturyści, co są debilami. Dla mnie to jest debilem ta osoba, która to stwierdza. Jest jedna kwestia. Ja na OFF-ie, teraz ja powiem, co ja używam na OFF-ie. Ja używam na OFF-ie, to jest Oxandrolon. Używam go, to są dziesiątki tabletki, używam go 4 tabletki dziennie. Używam go dlatego, że podtrzymuje moją masę mięśniową i nie mam problemu z jej z jakimiś tam spadkami do tego. Ogromnymi, podkreślam, ogromnymi. Używam hormon wzrostu. W niedużych ilościach, 5 jednostek dziennie. Do tego także to są 2 środki, które używam na OFF-ie. Nie blokują, organizm normalnie funkcjonuje. No i do tego jeszcze używam Proviron. Proviron to jest podstawa. Proviron idzie z samego początku, jeśli mam cykl i do samego końca. I też na odblok używam Proviron. Gdyż to są środki, które używałem teraz ostatnio przed OFF-em. Nie mam jednego środku, który jest dosyć dobry i dosyć mocny. Nazywa się Trestolon. Jest mega środkiem, nieduże dawki, ale mega środek jest. Naprawdę. Polecam. Oczywiście nie mówię tutaj dla wszystkich, dla bardzo ludzi, którzy są zaawansowani w tym sporcie, do tego nie dla początkujących, to nie jest środek dla początkujących do tego. Także polecam. Co najważniejsze, do czego najważniejsze dążę teraz tego całego nagrania? Wszystko, tu są środki, wszystko do tego, ale nadal nie mamy tej wiedzy, jakich użyć, jakich dawek, jakie środki, z czym co połączyć. Do tego na internecie piszę,
Gówno kurwa pisze na internecie. Na internecie nikt ci nie napisze, kurwa, jak, z czym, co połączyć, bo z tego są pieniądze. Ludzie na tym zarabiają. Jeśli ktoś ci, kurwa, wstawi cykl na internet, to to jest tak, kurwa, oklepane do tego, że to już, kurwa, nawet dziecko w zerówce wie, co to jest do tego. Także nie sugerujmy się tym, że ktoś wstawił, kurwa, cykl, ja go, kurwa, sobie wezmę i zajebię i na pewno będzie petarda. Chuja będzie nie petarda. Wyrośnie wam chuj na plecach, a nie petarda. I to jest takie moje zdanie, kurwa, do tego. Nie bójmy się odezwać, kurwa, do trenerów. Są ludzie na poziomie, którzy, kurwa, ci pomogą. Odezwij się do nich, nie bój się. Chcesz bombę? On ci napisze bombę, kurwa. To jest twoja decyzja. Ty od niego mówisz, co chcesz. On ci zasugeruje, że mogłoby być tak, tak by było lepiej. Jeśli ty jesteś, kurwa, innego zdania, to on ci da to, co ty chcesz. On ci rozpisze to, co ty chcesz i do tego. Więc się nie bójmy. Moim zdaniem najlepiej jest pójść do trenera, dobrego trenera, nie bać się. Dlatego wiadomo, że ten sport jest jeden z najdroższych, bo to jest koszty przygotowania, chuja z tego jest. To idzie tylko wydawanie pieniędzy w jedną stronę. Koszty nie są małe, ale i zdrowie ci zostaje. Najeb się sam takim, kurwa, cyklem z internetu, to, kurwa, później będzie problem. Za gęsta krew. Zawały serca, kurwa, trądzik do tego i jest wtedy problem. Kurwa, faja nie furczy, no bo już się nie bierze wszystkiego, co trzeba, czyli dziewczyna już tam pewnie zgłasza problem, kurwa, dosyć mocno. Więc się zdecyduj i zastanów, czego ty chcesz. Czy chcę dobrze wyglądać i być sprawny i żeby nie było jakichkolwiek problemów, czy chcę być najebany wodą, i, kurwa, za jakieś kilka miesięcy być kulawym. Bo coś, kurwa, nie będzie szło tak, jak trzeba. Więc to trzeba się, kurwa, z tym zastanowić. Nie wiem, moje zdanie jest takie, że trener to jest podstawa. On ci wszystko powie, co, jak. Wiadomo, że to są koszty, ale za wszystko trzeba płacić. Za niewiedzę trzeba płacić. Nikt ci tego za darmo nie odda. Jeśli coś pisze na internecie, to jest, kurwa, i tylko z tak z bzdur, kurwa, ktoś to ci wystawił oklepany jakiś cykl. Także mówię, moim zdaniem idziemy do trenerów, trenerzy nam rozpisują, jeśli chcesz cykl. Co ja nie jestem za tym, żeby osoba początkująca brała ogólnie jakiekolwiek sterydy. Każdy ma swój wybór w życiu, oczywiście, ja nie mówię, że nie. Każdy wybiera to, co w życiu chce robić, to, co chce w życiu chce mieć. Oczywiście, ja to rozumiem. Do tego. Tylko, że ja nie popieram tego, żeby osoby te początkujące brały sterydy, osoby młode. Bo organizm tak funkcjonuje i tak się rozwija, że spokojnie, naturalnie zrobicie duży progres do tego. Sterydy są dla osób, które już naprawdę doszły do jakiegoś levelu dosyć mocnego po ciężkich wysiłkach swoich przez ileś tam lat do tego. I gdzie organizm już nie jest w stanie przeskoczyć, nie robią progresu, to wtedy dodawane są sterydy, także delikatne środki anabolujące. No, chyba, kurwa, zaczynam się jąkać. Także, słuchajcie, środki, które ja biorę, to już wiecie. Jeśli macie jakieś pytania na temat cyklu, to proszę tam napisać w komentarzach. Lub jeśli chcecie namiary na dobrych trenerów, którzy wam pomogą w tym wszystkim, śmiało się odzywajcie, do tego nie ma problemu. Polecę wam osoby godne polecenia, które są w tym bardzo dobre. Na pewno was nie skrzywdzą i na pewno was nie zostawią na jakimś lekkim załuku w organizmie, jeśli by się coś działo do tego, także pomogą wam od początku do samego końca, być zadowoleni w 100%, tylko podstawowa sprawa, że wy, kurwa, nie oczekujcie od trenera, że on będzie skakał nad wami i was głaskał. Tak? Bo to nie on jest dla was. Wy żądacie od niego czegoś, ale musicie mu pokazać, że wy tego chcecie. Jak mu pokażecie, że tego chcecie, że jest wielka determinacja, kurwa, ja tego chcę. Chcę, kurwa, dobrze wyglądać do tego i rozjebie wszystko, żeby tak było. On wam pomoże zawsze.
Ale jak wy chuja wykładacie i mieszacie jemu chujem w herbacie i cukrujecie mu jakieś cuda, że tak, tak, to kurwa, tutaj idzie, a on widzi, kurwa, że nie idzie, no to kurwa nic z tego nie zrobisz, nie? Przed jakimkolwiek kontaktem z trenerem musisz się zastanowić, czego ty kurwa chcesz i czy dam kurwa radę. Jeśli masz kurwa charakter miękkiej fali i nie dasz rady, no to nie zawracaj sobie dupy, szkoda pieniędzy kurwa i tego wszystkiego. Bo jeśli masz charakter i wiesz, że dasz radę, śmiało pisz, ja ci polecę te osoby, które tam są naprawdę dobre, no, i które wam pomogą zrobić dobrą formę. Także to jest podstawa tego wszystkiego. Także tak, jeśli macie jakieś pytania, pod filmikiem tam rzućcie do tego, jeśli nie, no to napiszcie mi wiadomość, bo można też napisać wiadomość. Podpiszę wam wszystkie wiadomości takie w miarę składne. Jeśli macie jakieś cykle, nie napiszę wam cyklu, to od razu wam mówię. Jeśli macie jakieś cykle podstawowe swoje, to pokażcie, ja mogę zobaczyć, przejrzeć, wtedy będziemy widzieć, co jest grane. Do tego. A tak, to bierzcie się kurwa do roboty, bo to nie znaczy, że święta, to już was nic nie obowiązuje, tylko trzeba się kurwa brać do roboty. I trzeba robić coś ze sobą, nie? Chcesz coś mieć? Życie masz jedno, więc kurwa ruszaj się na biegu, bo chuja z tego będzie. Pozdro.